Cześć, ja jestem Mediafan, a to jest Vlog o mediach, reklamie i marketingu. Siema, to co się za mną dzieje, to przygotowania do, mam nadzieję, super koncertu. A ja chciałem was zaprosić na rozmowę z fantastyczną dziewczyną, w ogóle jaką ja poznałem. I mam nadzieję, że poznacie ją również wy na nowo. Kasia Stankiewicz. To jej koncert i nowa płyta, ale rozmawialiśmy nie tylko o muzyce, ale w ogóle o szerszych sprawach. I no, fajna rozmowa wyszła. Zapraszam was na kawę, herbatę, cokolwiek. Bądźcie naszymi gośćmi i posłuchajcie, co nam z tego spotkania wyszło. Kasiu, w ogóle jest jakaś hardkorowa godzina, tam 10:30 rano, normalni ludzie na tej godzinie nie funkcjonują. Znajdujemy się w kinie Muranów, z nami jest jakiś zgiełk, coś się dzieje. Co tutaj się dzisiaj będzie działo? Dzisiaj w Muranowie będzie zagrany pierwszy koncert w historii tego kina i to ja na nim zagram. I to będzie pierwszy koncert z tym materiałem z nowej płyty i to będzie pierwszy mój koncert po bardzo długiej przerwie. I to będzie pierwszy koncert, który skupi przyjaciół, partnerów tego projektu i ludzi, którzy są ciekawi, co tam się wydarzy. Okej. No właśnie, bo mój blog zajmuje się mediami, marketingiem, muzyką gdzieś tam nie ma w tle. I właściwie to, co mnie w tej płycie fascynuje, to właściwie to nie jest tylko muzyka. Wokół tej płyty nagromadzonych jest oprócz mnóstwa emocji, twojej pracy, dużo rzeczy wychodzących poza muzykę, gdzieś tam łączących się. Słyszałem o rzeźbach, obrazach, różnych dziwnych rzeczach. Co tam się dzieje wokół tej płyty? Tak. Wszystko zaczęło się od Islandii, w sumie można powiedzieć. Wow, w ogóle jaki temat. W ogóle zgadaliśmy się, że w ogóle jesteśmy zakochani w Islandii. Islandia jest niesamowita. Zaraz może o niej sobie więcej pogadamy, a powiem ci, co się tam na tej Islandii wydarzyło. Ja poleciałam tam pierwszy raz 2 lata temu, żeby zgrać mój materiał. Znalazłam studio, które wydaje płyty, studio i wydawnictwo, które wydaje płyty, których brzmienie mnie rusza i urzeka na tyle, że jakby chciałam, żeby moja płyta też tak brzmiała. I polecieliśmy tam i poznaliśmy grupę artystów, która aktualnie tam przebywała na Islandii. I Radek Luka, mój producent, mój przyjaciel, napisał na Facebooku do tych ludzi właśnie mieszkających na Islandii: halo, jesteśmy w ogóle w studio w Bedroom Community w Gnihausie i szukamy ludzi na Islandii, którzy chcieliby nam pokazać kawałek miasta na przykład. No i oni do nas napisali: hej, wpadajcie do nas na kawę. No i my poszliśmy do nich na kawę, rozmawialiśmy, włączyliśmy muzykę i tam się narodził, tam sobie siedzieliśmy na takim balkonie wielkim z widokiem na morze i na góry, bo tak to na Islandii jest, że gdziekolwiek nie wyjrzysz, to są przepiękne widoki. No i jaraliśmy tam te szlugi, piliśmy wino i słuchaliśmy muzyki i oni, taka art dyrektorka Monika Czesak wpadła na genialny pomysł, żeby jakby ona natychmiast wychwyciła emocjonalność tej płyty i jej historię. Mówi: słuchaj, a może warto byłoby zrobić 10 zdjęć do 10 utworów, ponieważ na płycie jest 10 utworów. I te zdjęcia mogłyby być próbą uchwycenia emocji zawartej w każdym z nich. I chcieliśmy, i w ten sposób narodził się pierwszy pomysł 10. Poza tym też jak komponowałam piosenki na tę płytę, to myślałam o tym, gdzieś mi chodziło po głowie taka myśl, żeby pokazać muzykę światu zewnętrznemu w zupełnie inny sposób, niż zwykle się to robi. Czyli ale masz kontrolę nad tymi zdjęciami, albo bo płyta, muzyka jest wyjściem, punktem inspiracji dla innych artystów, zupełnie czasem, rozumiem, z innych biegunów. Dokładnie. Znaczy, w przypadku zdjęć było tak, że Monika przysłała moodboard, czyli jakby pierwszy zarys tego, jak ona to widzi. Ja dostawałam wcześniej różne pomysły na zdjęcia i to było fajne, ale nie usiadłam z wrażenia. Okay. Natomiast jak zobaczyłam moodboard Moniki, to usiadłam z wrażenia i pomyślałam, że właśnie tak chcę, żeby moja bohaterka wyglądała i chcę tak, taką mieć estetykę i chcę mieć taką mądrość, którą ona tam w tym moodboardzie zawarła.
I wiedząc, mając taki moodboard, masz pewność, że pracujesz z ludźmi, których już nie musisz kontrolować, nie musisz nic sprawdzać, ponieważ ja mam taką, jestem perfekcjonistką i lubię, jak jest wszystko i do tego mam fisia na punkcie dobrej jakości, więc to była taka komfortowa współpraca, bo to była pierwsza, jedna z pierwszych rzeczy, które ja nie musiałam w ogóle kontrolować. Ja się po prostu poddałam wizji fotografów, Moniki i ludzi, którzy w ogóle w całości przy tym pracowali. No i w ten sposób wróciłam do Polski, opowiedziałam o tym, pomyśle 10 zdjęć mojej koordynatorce, którą wewnętrznie nazywam moim Brianem Epsteinem. No gdzieś krąży tutaj na te hałasy, które się odbywają, tutaj to właśnie ekipa się instaluje. W ogóle to jest niesamowita też historia, bo Joanna, jak usłyszała o tym projekcie, jak usłyszała tą muzykę, to ona w ogóle zrezygnowała ze swojej pracy, żeby ze mną robić ten projekt, co w ogóle jest mega sztosem. I potem na tej samej zasadzie dołączali kolejni ludzie do tego projektu, więc jak... To są dla mnie takie znaki, że to jest, że to ma moc potężną. No ale dobra, wracając do 10. Wpadłyśmy na pomysł, aby pokazać tę muzykę malarzowi. Malarz wziął się stąd, że ja jestem w ogóle miłośnikiem w ogóle sztuki, estetyki i w ogóle jakichś takich rzeczy, które są poza muzyką sztuki, a może tak. No i okazało się, że w ten sam sposób ta płyta zadziałała, tak? Że ten człowiek usłyszał te piosenki, Alfons Sielicki, i jak sam powiedział w jednym z wywiadów, dostał magiczną płytę, a ponieważ on żyje w magicznym miejscu, mieszka po cysterskim młynie z XIV wieku, to stwierdził, że w takim razie z połączenia tych magicznych rzeczy może się narodzić w ogóle coś niezwykłego. No i stworzył 10 obrazów do 10 piosenek. Potem pokazaliśmy muzykę rzeźbiarzowi z LA, który jakby też w ten sposób podszedł do tego, że usłyszał... W ogóle z rzeźbiarzem to było trochę inaczej, ponieważ rozmawialiśmy z nim przez FaceTime'a i muzyka leciała w tle. I on coś sobie tam lepił, rozmawiając z nami. I mówi, co to jest za muzyka. No, że to jest moja płyta. I on mówi, no właśnie, jak słuchał jednej z piosenek, to coś tam po prostu zaczął robić. Słuchaj, no to może zrobisz jeszcze takich 9. No i poszło to. Jakby powstaje 10 rzeźb. Jest też propozycja zrobienia 10 murali do 10 miastach do każdej piosenki. Powstanie 10 etyd filmowych. Zapraszam do współpracy przy tym projekcie ludzi, reżyserów, których filmy mnie ruszają i które coś takiego robią z moim organizmem, że mam ochotę zobaczyć to znowu. I każdy z tych reżyserów zrobi krótką etiudę do każdej piosenki, która będzie połączona w jedną opowieść i będzie miała ten film w zasadzie, będzie miał swoją premierę na Festiwal Budka w przyszłym roku. Na razie tyle. A jak sobie myślisz o odbiorcy, który ma spotkać się z twoją płytą, z twoją twórczością, to wolałabyś, żeby zaczął od płyty, od muzyki i poznawał kolejne rzeczy? Czy najpierw zetknął się z fotografią, czy z etiudą? Bo to wiesz, jakby dla dzisiejszego współczesnego odbiorcy jest to dosyć duże wyzwanie, żeby zebrać te wszystkie rzeczy, które są powiązane. Zazwyczaj, tutaj mamy płytę, fizyczny nośnik. Przyznam się, że dawno nie widziałem i dawno nie dotykałem. Ja klikam, kupuję, ściągam i tracę ten pewien walor, ten pewien dotyk, namacalność artysty. Prawda? Kiedyś jak kupowałem płytę w sklepie, to doświadczenie tej płyty zaczynało się już od wyjścia ze sklepu, kiedy nie mogłem się doczekać, że dojdę do domu, włożę na adapter czy do magnetofonu kasetę i zacznę ją przeżywać. A tutaj mamy trochę dzisiaj inne czasy, wiesz. Klik, jeden plik, tak. I gdzie, jak można doświadczyć tych rzeczy? Ty będziesz ich, tych odbiorców nakierowywała, oni sami mają odnaleźć te etiudy, to jest wszystko jakoś powiązane? To będzie
wszystko pokazywane w konkretnych miejscach charakterystycznych dla tych dzieł sztuki. Zdjęcia będą jeździły po galeriach po świecie z dołączoną muzyką. Również zdjęcia oraz obrazy i rzeźby będą wystawiane na festiwalach z muzyką, z modą i ze sztuką związanymi. Zresztą już byliśmy na jednym takim festiwalu Art Fashion, Art Jazz Fashion Festival, gdzie pokazywaliśmy już, wystawialiśmy zdjęcia Alfons, zdjęcia Kasi Bielskiej i Dominika Tarabańskiego i pokazywaliśmy obrazy Alfonsa Siewickiego. Również mieliśmy tam na tym festiwalu taki pokój, który nazywał się Lucy and the Loop, czyli tytuł płyty. I w tym pokoju również między zdjęciami i obrazami była rozstawiona instalacja dwóch bardzo zdolnych dziewczyn, Moniki Czesak i Pat Guzik, ze strojami, które powstały do tych sesji na teledysku. I jakby są to miejsca nieoczekiwane i niespodziewane dla muzyki, ale właśnie dzięki temu to nam daje możliwość. Ale chcesz zmusić swojego odbiorcę, żeby właśnie gdzieś tam śledził, szukał tych rzeczy? Ja nie chcę nikogo do niczego zmuszać, w ogóle nie. Ja nie chciałabym być, że nazwę siebie produktem, tak? Nie chciałabym być produktem, który tak wyskakuje z każdej strony, bo we mnie wywołuje to agresję. Ja mam takie uczucie, że jeżeli ja chcę do czegoś coś posiąść, coś zdobyć, czegoś się dowiedzieć, to mam taki wachlarz możliwości, że ja mogę sobie to na moich warunkach zrobić. Muzyka to jest ta część, która w wiadomych miejscach się pojawia. To są punkty sprzedaży, to jest internet, to są koncerty. Natomiast cała reszta, która zadziała się wokół tego, jest takim niezwykłym i niespodziewanym w zasadzie dodatkowym narzędziem pokazywania tej muzyki, bo jeżeli ktoś zobaczy 10 obrazów, nie wiedząc co to jest Lucy and the Loop, no i do tego będzie dołączona muzyka i dowie się, że te obrazy zostały zainspirowane jakąś muzyką, to być może sięgnie po tą muzykę, jakby w ten sposób na to zadziałać. Tak samo z muralami. Myślę, że jeżeli idąc miastem zobaczyłabym coś, co przyciąga mój wzrok i jakby wpasowuje się w moją estetykę, to chciałabym sięgnąć po to dalej i zobaczyć, co się za tym kryje. Tak sobie to wyobrażam. To ciekawe, to jest coś, co mnie właśnie fascynuje, że wiesz, wychodzisz trochę z tego takiego konsumpcyjnego podawania muzyki, gdzieś tam no, tworzy się jakaś opowieść. A o czym ta płyta opowiada? To, wiesz, to banalne pytanie z telewizji. Nie banalne, w ogóle to właśnie nie jest banalne pytanie, bo to, co jest zawarte na tej płycie, to jest historia młodej dziewczyny, którą nazywałam sobie Lucy. To jest to piękne imię, które brzmi muzycznie i które lubię, a poza tym jest kilka postaci w filmach i w książkach. Ostatnio coś nawet w kinach było. Ale to w ogóle to dużo później, bo ja Lucy tworzyłam 5 lat temu. I było kilka takich postaci o tym imieniu, które mi się podobały, więc po prostu stąd to imię. No i tam jest bohaterka, która przeżywa transformację, to znaczy ona, poznajemy ją w takim, generalnie ta płyta jest opowieścią o przebudzeniu, o stopniowym odnajdywaniu swoich wartości, o wyjściu, o zdejmowaniu z siebie takich skorup, które nie pozwalają ci być sobą, o zrzucaniu kompleksów, o byciu samotnym, o byciu szczęśliwym. I ta opowieść zaczyna się w takim właśnie miejscu, gdzie ta bohaterka jest sama. I ona jest sama jakby na swoje życzenie, mimo że jeszcze sobie nie zdaje z tego sprawy na początku, bo coś takiego zadziało się w jej życiu, że nagle musiała się obudzić po prostu. Dostała cios, który spowodował, że ona musi się obudzić, więc zostaje sama ze sobą, w ciemnym, niefajnym miejscu i zaczyna słyszeć pierwszy raz swoje myśli, zaczyna mieć wnioski, zaczyna to wszystko, co się wydarzyło w jej życiu, przesiewać przez swoje wewnętrzne sito i odkrywa, że przez takie strzały tak utwardzają się jej poślady, że po prostu ona może już iść tylko dalej. I ona jakby wchodzi do tej ciemności, na początku mniej świadomie, ale później jak już jest w tej ciemności i zdaje sobie sprawę, dlaczego się to wszystko wydarzyło, to wie, że ta ciemność jest wstępem do poznania siebie. Generalnie
z kolejnymi brzmieniami, z kolejnymi piosenkami ta opowieść zaczyna się energetycznie nabudowywać. To znaczy, że ta bohaterka wychodzi z tego ciemnego miejsca, ona idzie na spotkanie ze sobą i ona coraz bardziej z każdą piosenką się prostuje. Mega w ogóle. Opowiadaj dalej. Wiesz, olać tam internetowe standardy, że za długi wywiad i tak dalej. Oj, no i co? I starałam się w pierwszym obrazie, który w ogóle powstał do tej płyty, do piosenki Lucy, jakby pokazać zarys tej transformacji, tak? Od węża poprzez pumę do ptaka. Czyli jakby wiesz, są momenty w twoim życiu, kiedy w ogóle jesteś super zrąbany, masz takie jeb o ziemię, że w zasadzie już wydaje ci się, że się nie podniesiesz i tam se pełzasz, jak już wypełzasz to swoje, to jednak jest cel w życiu jakiś, tak? Każdy z nas coś gdzieś kiedyś w jakimś momencie czuje, że chce robić. I ta puma jest takim momentem, kiedy już wiesz, biegniesz do tego celu i w sumie otrząsasz się z tego, co było wcześniej i w końcu ten ptak jest takim spełnieniem, takim rozłożeniem skrzydeł. I w zasadzie ta droga do celu, którą pokonuje puma, jest mi strasznie bliska, ponieważ ja cały czas jestem właśnie w tym biegu. Mnie bardzo inspiruje i bardzo podnieca samo biegnięcie do celu, bardziej niż sukces sam sobie, bo sukces jest tylko wynikową czegoś tam. Natomiast mnie kręci to wszystko, co się dzieje po drodze i to wszystko, co dzieje się z człowiekiem na drodze do tego celu. Zresztą taka jest taki fajny dialog, mój ukochany, McCartneya i Lennona. McCartney mówi, kurde, dokąd my zmierzamy na początku swojej kariery? Dokąd my zmierzamy w ogóle? Gdzie my idziemy? Lennon mówi, idziemy na szczyt szczytów popowego popu. I SSPP to jest w ogóle moje hasło. Tak, jak sobie zadaję pytanie, gdzie idę, idę na SSPP po prostu, jakkolwiek to brzmi. I się tam wykładam na tej drodze często i przeżywam różne dziwne historie, ale mobilizuję się każdego dnia do tego, żeby jakby robić to dalej, nie? No. Okej, okay. Wow, super. W ogóle dzięki za... No, ja wiesz, ja to odpłynąłem. Naprawdę? Odpłynąłem sobie. Ja. O, chłopaki składają mój klawesyn. Mam piękny klawesyn, na razie sam już. A właśnie, a co się będzie działo na koncertach? A jeszcze, poczekaj, bo ta opowieść, którą tutaj tak pięknie popłynęła, jest spójna i jedna. Jednocześnie płyta to jest, bardzo często to podkreśla, że to jest 10 kawałków osobnych, 10 singli, one gdzieś tam mają funkcjonować jakby takie jakoś, znowu jako osobne elementy, to jak to w końcu? To jest całość? Czy to się łączy? Czy to się rozkleja? To jest 10 koralików, które się układają w jeden piękny naszyjnik. Teledysków będzie więcej? Tak. Tak? Muszą okay. być. Muszą być. O Jezu, właśnie to jest takie podniecające, że możesz, wiesz, znowu rozsiewam, wiesz, macki tam wszędzie, szukam, inspiruję się różnymi rzeczami po to, żeby znowu znaleźć ludzi, z którymi będę mogła odpłynąć, czyli zrobić coś, co jest niepowtarzalne, jedyne w swoim rodzaju. Zresztą tak było z teledyskiem do piosenki Lucy. Na początku tego roku poznałam chłopaka z Francji, który organizuje w Polsce, nie, w ogóle organizuje na świecie różne eventy. No i pewnego razu siedzieliśmy sobie w domu przy internecie i pokazywaliśmy rzeczy, które nas inspirują. I on mi pokazał dokument o takim francuskim DJ-u, zrobiony przez taką agencję jego przyjaciół, nazywają się Paper Boys. Ja zobaczyłam ten dokument i w tym dokumencie było wszystko, co mnie jakby rusza w obrazie i w montażu. Czyli była świeżość, dowcip, energia, moc, ładna faktura. I powiedziałam temu chłopakowi, żeby mnie z nimi skontaktował i chcę mieć taki dokument, chcę mieć dokładnie jakby tą energię zawartą w tym. No i mówię, spoko, dobra. No i chłopcy z Paper Boys usłyszeli tę muzykę i stwierdzili, że coś w niej jest i że w ogóle chcą to robić. I oni mieli przylecieć na Islandię tylko po to, żeby robić ten dokument z nami. Natomiast okazało się w międzyczasie, że myślę sobie, kurczę, jak oni już tam będą, mają wszystkie sprzęty i są mega kreatywni, to może niech zrobią też klip. I to było kompletne wariactwo w ogóle, bo ja wiedziałam, że jakby szłam absolutnie za intuicją, tak? To nie mogła być rzecz, która była przekalkulowana i bo jakby nie mogłam tego wiedzieć. Natomiast usiedliśmy razem, każdego dnia siedzieliśmy właśnie z moją Brianem Epsteinem i z chłopakami na FaceTime'ie albo
na Skype'ie i pisaliśmy wspólnie ten scenariusz. Chcieliśmy, jakby oni wyszli z tym pomysłem właśnie z zwierząt, a jakby to wszystko, co się pojawi w każdej kolejnej scenie, pisaliśmy wspólnie. No i poleciliśmy wspólnie na tą Islandię i okazało się, że to był taki rodzaj pracy, taki niezwykły, że ci wszyscy ludzie byli tak na maksa w ogóle zaangażowani, że nie było ani na moment odpuszczenia. My kończyliśmy zdjęcia o 5 nad ranem, pracując od świtu i wracaliśmy do domu i nie było zamykania komputera. Oni ciągle byli wkręceni, ciągle dyskutowali, rozmawiali na ten temat, co jeszcze zmienić, jakie sceny zrobimy jutro, co jeszcze poprawić. To była ciągła burza mózgów. To w ogóle było nieprawdopodobne doświadczenie. No i później poleciałam do nich już, do Lyon, do Francji, na zgranie tego materiału, na montaż. No i tam też okazało się, że jakby była to dobra decyzja po prostu. No, powstała fajna rzecz i myślę, że w przypadku każdego kolejnego obrazu, który będzie powstawał do tej płyty, będzie podobnie. Po prostu bardzo lubię pracować nieasekuracyjnie. Okay. Lubię się tak właśnie wrzucić gdzieś w jakiś teren, którego nie znam. Jakby ta szerokość tego projektu, emocje, ludzie i jakby taki, i też taki międzynarodowy charakter i otwartość. Właściwie zastanawiam się, znaczy dla mnie jest to idealny materiał na taki nowoczesny, multimedialny, internetowy projekt. Znaczy ja jak opowiadasz mi o tym zakresie, tak bym go widział. Chciałbym go zobaczyć gdzieś tam w sieci jako wielka taka przestrzeń multimedialna. Coś takiego planujesz? Gdzieś coś... Tak. Planuję i za jakiś czas to się wydarzy. Znaczy zależy mi na tym, żeby było jedno miejsce w sieci, które będzie gromadziło te wszystkie dzieła sztuki, jak one już powstaną. Bo jeżeli ktoś słuchając tej muzyki odpali mu, wiesz, uruchomią się jakieś zwoje i potencjał kreatywny, może coś na tej podstawie, nie wiem, stworzyć, dorzucić do tej historii? Jesteś otwarta? Absolutnie jestem otwarta i to się właśnie dzieje. Okay. Ponieważ ostatnio ktoś napisał właśnie na moim oficjalnym Facebooku, Kasia Stankiewicz, wiadomość, że słuchając jednej piosenki stworzył zapach, że akurat zajmuje się robieniem perfum i akurat pod wpływem jednego utworu stworzył zapach. To jest nieprawdopodobne. No mega. Okej. Okay. A jak jeszcze ogarniasz internety? Muszę o to zapytać. Jako artysta, internet, kontakt, nie wiem, z fanami, Facebooki. Wspominałaś o sesjach na Skype'ie i FaceTime'ie. To technologia to jest dla ciebie, nie wiem, narzędzie, potrzeba, wyzwanie, wspieranie. To jest w ogóle kopalnia pomysłów i możliwości. Ja strasznie lubię się dowiadywać nowych rzeczy w tym temacie. Znaczy sama nie ogarnęłabym tego, dlatego że ja wcześniej prowadziłam moje strony intuicyjnie. I poznałam dziewczynę, z którą ogarniam ten wielki projekt, Joannę, która jest takim pociskiem intelektualnym. To jest osoba, która się cały czas dowiaduje nowych rzeczy, cały czas się rozwija. I ja się uczę od niej, więc w zasadzie siedzimy każdego dnia i badamy statystyki, wiadomo w którym momencie, trzeba co wrzucić, dlaczego akurat w tym momencie, jakby jest ciągła analiza i jest jakiś szablon. Mi się do tej pory wydawało, że właśnie jak coś tak, wiesz, robisz od duszy, od serca, to tylko to ma możliwość zadziałania. Wiem, że to w przypadku muzyki absolutnie ma miejsce, natomiast w przypadku pokazania swojego produktu światu zewnętrznemu potrzeba jest wejścia w taki szablon. Ale że... jak rozumiem i czuję, nie ogranicza cię jako artysta, albo nie blokuje. No. Absolutnie nie, daje mi poczucie wolności i przestrzeni, bo ja mam na to wpływ. Mam wpływ na to, co pokazuję ludziom i w jaki sposób chcę to zakomunikować i w jaki sposób i co się tam, jaki będzie content. Okay. Jakby to jest podniecające, bo wiesz, do tej pory żyliśmy w takiej płyty pokazywane były w taki sposób, że mieliśmy telewizję do dyspozycji i radia i albo się zagrało radio i ludzie się dowiadywali o tym, albo nie. I jakby nie miałeś wpływu na to, co się później, takiego znaczącego wpływu na to, co się później wydarzy z twoją pracą. Natomiast ten internet i w ogóle sieć daje nieprawdopodobne możliwości pokazania tego, co robisz, bo to nie chodzi tylko o ludzi znanych, ale generalnie jest mnóstwo ludzi na świecie, którzy wrzucają do sieci swoje filmiki i to jest tylko kwestia pomysłu,
wiesz, jak zobaczyłam, jak powstał Kickstarter na przykład i co tam ludzie robią, to była dla mnie taka inspiracja, że myślę sobie, tak, właśnie tak, właśnie w tą stronę musi to iść i bardzo dobrze, że to się wydarzyło, poza oczywiście wszystkimi negatywnymi rzeczami, tak, no bo jakby wiadomo, że to nie jest wszystko czarno-białe. Znaczy mi jako artyście pomaga to w pokazaniu mojej muzyki i ponieważ ja też wiele lat temu obrałam sobie taką drogę moją, że jakby nie gram na dniach papryki i nie łażę na premiery spinek do włosów, tylko chcę robić muzykę i robić ją z ludźmi, którzy też mnie inspirują i z którymi mam uczucie, że zderzają się wielkie energie. Dlatego podchodząc w taki sposób do muzyki i robiąc rzeczy, które znaczy ja też nie generalizuję, ja nie chcę umieszczać tego ani w popie, ani w undergroundzie, ani nigdzie. Nie, muzyka jest albo dobra, albo zła. Ale robiąc takie rzeczy, mam takie uczucie właśnie wolności i przestrzeni, że robiąc to, co czujesz i kochasz, masz możliwość poprzez sieć pokazania ludziom to, co w duszy ci gra. Jakby nie musisz się podporządkowywać żadnym oczekiwaniom. Powiedz jeszcze dwa słowa o tym, co się będzie działo na koncertach, bo w ogóle przepraszam was bardzo za te dźwiękowe rzeczy, ale postanowiłem się sobie tak... Usiąść, spotkaliśmy się na kawie, herbacie, gadamy i w tle miało się tam dziać, więc te wszystkie hałasy, to tak naprawdę ekipa jest, przygotowuje koncert. No właśnie. To, wiesz, ma być jakaś magia, jakieś dziwne rzeczy, wizualizacje. Dowiedziałem się, to są pałeczki, które się nazywają, co? Holo pałeczki, właśnie ponieważ tutaj jest to holo i w ogóle to holo nie wzięło się przez przypadek, dlatego że chodziło o połączenie syntetyku z naturą, co widać właśnie na tych zdjęciach. Tutaj też mamy, się pojawia... kamień, holo, koc holo, czy skały jakkolwiek, tu w ogóle też w jakimś momencie. No w każdym razie, żeby to było spójne, wymyśliłam sobie, że miała holo pałeczki. Właśnie kleiłam je wczoraj wieczorem i właśnie tu, gdzie jest takie pofałdowane, to ja, a tu, gdzie jest takie ładne, to mój tato. Ręczne prace. No, mój tato jest złota rączka i on wszystko potrafi zrobić, więc szkoda, że mu nie dam od początku, więc holo pałeczki. Będę grać na bębnie w dwóch piosenkach. Znaczy my tutaj zagramy generalnie taki nie za długi, nie za krótki set z większością piosenek z tej płyty. No i można spodziewać się przede wszystkim muzyki, tak? Jakby i emocji. No i to jest jakby na ten moment najważniejsze. Mam motylki w brzuchu, więc w ogóle to jest fajne. No przede wszystkim dobra muzyka, tak. Dobra, a co dalej? Będzie więcej koncertów, więcej działań, tak? Będzie, no raczej. Ludzie, którzy dzisiaj na dzisiejszy koncert nie dotrą, gdyż dowiedzą się z tego materiału na 3 godziny przed koncertem, albo nie załapali się, gdzie jeszcze będą mogli się zobaczyć? 20 listopada zapraszam na koncert do Stodoły. To jest koncert, który będzie różnił się na przykład od tego, co gramy dzisiaj, dlatego że mi też zależy na tym, żeby każdy z tych koncertów miał coś innego i coś nowego i coś świeżego. I jakby też wydaje mi się, że jest to ciekawe, kiedy jakby masz dodatkową myśl i pomysł na kolejne rzeczy, z którymi się pokazujesz. Ta muzyka jest inspirująca, jest plastyczna, więc ona daje możliwość pokazania, zagrania koncertu na różne sposoby. Dzisiaj gramy kilka utworów właśnie z tej płyty, ale 20 listopada w Stodole zagramy cały ten materiał jako przedstawienie, natomiast supportować Lucy and the Loop będzie Stankiewicz, ponieważ ja dostaję mnóstwo maili i zapytań na naszych stronach od ludzi, co z Mimikrą i Ekstrapopem, że to były świetne płyty i ludzie chcą do nich wrócić i chcą je kupić i chcą je słyszeć na koncercie. Więc kilka wybranych utworów z Ekstrapopu i z Mimikry zagramy właśnie w tym supportującym secie. Potem moja publiczność uda się na odpoczynek chwilowy. Wtedy w tym czasie zmieni się scenografia, światła. My szybko wskoczymy w inne stroje i wejdziemy na scenę z opowieścią Lucy and the Loop. Oj, mega. Strasznie jestem ciekawy tej opowieści. Mam takie szczęście, że będę mógł sobie podglądać próby i dzisiejszy koncert, więc potem wam opowiem, jak było, a potem sami będziecie mogli sprawdzić. Kasiu, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Ja też. Mega, super fajne doświadczenie, powodzenia. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Ale fajnie mi się rozmawiało, bardzo. Dziękuję.
też. Ego blogeru. Spoko, ja mogę być za płytą. Znaczy ja w ogóle jestem na czele, ale najczęściej lubię być w drugim planie. Ale tak się złożyło w moim życiu, że muszę być frontmanem. Spoko.